Dzień dobry. Dzień dobry. Rozmyślając nad briefem, doszliśmy do wniosku, że przestrzeń miejska dzieli się na dwie strefy. Pierwsza z nich to strefa pieszych, czyli chodniki. Druga z nich to strefa kierowców, czyli drogi. I te dwie strefy przenikają się wzajemnie właśnie w miejscach, gdzie są przejścia dla pieszych. Tam dochodzi do konfliktu, dla którego są dwa rozwiązania. Pierwsze z nich jest siłowe, czyli wymuszanie, a drugie z nich jest kulturalne, czyli ustępowanie. Nawiązanie do dobrze znanej formy, czyli tu jest miejsce na Twoją reklamę. Postanowiliśmy wypreparować z tego własne hasło. Tu jest miejsce na Twoją kulturę. Chcemy to hasło umieścić w postaci grafik w miejscach bezpośrednio przylegających do przejść dla pieszych, to znaczy na ulicach i na chodnikach. Grafiki te będą zróżnicowane swoją treścią w zależności od grupy docelowej, do której akurat docieramy. Dla kierowców, kierowco, przepuść pieszego na pasach. Dla pieszych, pieszy, podziękuj kierowcy za to, że zostałeś wpuszczony. Chciałobyśmy naszą akcję rozszerzyć również na inne miejsca, gdzie cierpi kultura ustępowania i przepuszczania. I w ten sposób chcemy zaistnieć również przy wejściach do pojazdów, do komunikacji miejskiej, przy miejscach siedzących dla osób potrzebujących, przy kolejkach sklepowych, gdzie powinniśmy przepuścić kogoś, przy schodach ruchomych, gdzie po prawej stronie stoimy i jedziemy, a po lewej stronie jest miejsce, żeby przejść. We wszystkich tych miejscach chcemy wydzielić przestrzeń, podpisać to jest miejsce na Twoją kulturę, zaproponować działanie i przypomnieć o głównym celu naszej akcji, drogowym celu. Kanały komunikacji, na które się zdecydowałyśmy, to przede wszystkim ambient, czyli grafiki, o których wspominałyśmy. Drugim kanałem będzie Facebook i stworzenie fanpage'a, na którym ludzie będą mogli społecznie się udzielić i podpowiedzieć nam, w których miejscach akcja przynosi największy skutek, w których powinniśmy się jeszcze pojawić. Także cała kampania uzupełniająca i wystosowanie odpowiednich informacji do mediów, żeby poprzez publikację kampania zyskała rozgłosu. Dziękujemy. Dzięki.